Z czym kojarzy ci się zarabianie na polecaniu produktów przez programy partnerskie? Możliwe, że w twojej głowie pojawiają się takie skojarzenia jak spamowanie, naciąganie, być może nieuczciwe recenzje. I faktycznie takie zjawiska czasem się zdarzają, ale to jest margines. Jak zarabiać na afiliacji, żebyś nie musiał się tego wstydzić? I jak zarabiać w ten sposób kwoty liczone w tysiącach złotych? Odpowiedź w tym odcinku. Mała, wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Witam, w odcinku numer 336 znajdziesz w nim masę praktycznych wskazówek na temat zarabiania na afiliacji. Całkiem możliwe, że po wysłuchaniu będziesz chciał wrócić do tej treści, żeby coś sobie przypomnieć czy przemyśleć. Ułatwiłem ci to zadanie. Szczegółowe notatki, linki i dodatkowe informacje związane z tym tematem znajdziesz na mała wielka firmapl ukośnik 336 tak jak numer tego odcinka. Na tej stronie znajdziesz też prezent do pobrania praktyczny przewodnik po afiliacji w pliku PDF. Z tego przewodnika dowiesz się, jak szybko generować linki afiliacyjne i poznasz przykłady konkretnych osób z Polski, które zarabiają na afiliacji na swoich blogach, kanałach YouTube czy w mediach społecznościowych. Ten prezent znajdziesz na stronie. Przypominam, maławielkafirma.pl ukośnik 336. Zarabianie na afiliacji jest proste. Ale nie jest łatwe. Jest proste, no bo wystarczy kilka kliknięć, żeby wygenerować specjalny link partnerski kierujący do sklepu internetowego czy do konkretnego produktu w tym sklepie. Kiedy ktoś kliknie w taki Twój link i dokona zakupu, Ty dostaniesz od sprzedawcy prowizję za przyprowadzenie klienta, a sam klient nic na tym nie straci. Ale zarabianie w programach partnerskich nie jest. Łatwe. Bo z samego faktu, że masz taki specjalny link, jeszcze nic nie wynika. Żeby coś zarobić, musisz zachęcić kogoś, żeby dokonał zakupu właśnie przez ten twój link. Jak to robić skutecznie a równocześnie etycznie? Jakich sposobów używają partnerzy afiliacyjni, którzy zarabiają w tej formie największe pieniądze i jakie to są konkretnie kwoty? Moim gościem jest osoba, która, z tego co wiem, założyła pierwszą w Polsce sieć afiliacyjną dla e-commerce i prowadzi ją już od 2009 roku. Wystartowała w tym samym roku cała mała wielka firma. Jej firma nazywa się Web Partners, a założycielka tej firmy to Ewa Dudek. Dzień dobry, Ewo. Dzień dobry, witaj. Bardzo mi miło cię widzieć. Chciałem z Tobą porozmawiać dzisiaj o zarabianiu w internecie polecając cudze produkty, czy przez polecanie cudzych produktów, czyli jednym słowem, o afiliacji, dlatego, że prowadzisz sieć afiliacyjną Webę Partners już od ponad 11 lat. No i to jest szmat czasu. I chciałem cię, a w ogóle w historii internetu to to jest no, jakieś, jakieś stulecie prawdopodobnie <grym> dokładnie. Więc tak. chciałem cię zapytać o. Taką sytuację, czy, czy znasz jakiś taki przypadek, czy przypadki osób, które zaczynały z wami od zera, niekoniecznie te 11 lat temu, może mniej niż 11 lat temu, ale czy macie takich klientów, którzy przyszli do was de facto no, nie mając nic, jeżeli chodzi o przychody z afiliacji, a w tej chwili osiągają dzięki temu naprawdę przyzwoite pieniądze? Tak, tak. Nawet sobie przeanalizowałam troszeczkę nasze statystyki na przestrzeni tych lat, bo na to zawsze jest mało czasu, ale zmobilizowałam się. I tak, zarówno po stronie wydawców, jak i reklamodawców mamy klientów, którzy są z nami nawet od 10 lat, tak? bo sieć zaczęliśmy budować 11 lat temu, no ale troszeczkę to trwało i tak naprawdę system wystartował po kilku miesiącach, więc no jest sporo takich przykładów, osób, które, osób, firmy, działalności, które zaczynały właściwie równo z nami, tak. My też zaczynaliśmy od zera, od niczego. Dzisiaj zarabiamy dzięki wydawcom, dzięki reklamodawcom. No i taki, no pewnie chcesz konkretny przykład. No ja oczywiście. Tak. <laughs> Imiona, nazwiska, no, pesel kwoty. Tak. Tak Kwo, no może do konkretnych kwot, no tutaj będę się starała powstrzymywać. Natomiast no jest na pewno wielu z słuchaczy, może ty też sam korzystasz z takiego serwisu jak PICODI, ja PIKEI.pl ja. serwis rabatowy. Zresztą mamy ogromny wysyp wszelkiego rodzaju serwisów rabatowych, ale to jest jeden z największych w Polsce. Zarejestrowali się u nas jako wydawca, właśnie 10 lat temu dokładnie, jeszcze nie posiadając swojej strony, jedynie rejestrując konto i zapowiadając, że zamierzają współpracować właśnie tutaj z reklamodawcami naszymi. No, a dzisiaj to jest ogromny serwis no, działają na 44 rynkach, bodajże w tym momencie, na całym świecie, zarabiają dużo. I cały czas afiliacja jest jednym z głównych ich źródeł przychodów. Także to jest taki fajny przykład z naszego podwórka, tak? bo mamy bardzo dużo serwisów zagranicznych, które również tutaj na rynku polskim afiliacyjnym się rozwijają razem z nami. A taki też barwny przykład osoby, którą dobrze znasz, Oli Budzyńskiej, na Aha. przykład. Pani swojego czasu. Ona się również nie wstydzi, tego, że zaczynała również działać jako wydawczyni, jako afiliantka w sieci afiliacyjnej. Na samym początku swojej bardzo dynamicznej kariery również polecała produkty innych. Tak? Teraz ma masę, masę swoich produktów, ale zaczynała również tutaj wspomagała. Swój budżet y, afiliacją. Teraz jest działa w naszej sieci już jako reklamodawca i zachęca swoich użytkowników do polecania no. jej produktów. No super. Także, także no, przykładów jest sporo. A tak. był taki ktoś, mhm. czy kojarzysz kogoś takiego, e, jeżeli chodzi o wydawców, jeżeli chodzi o tych, którzy mhm. promują e, produkty mhm. innych, gdzie tak patrzyłaś i myślałaś, mm, to w zasadzie to się nie ma prawa udać, a jednak wyszło. Tak, tak, no my często patrzymy pod takim kątem, boziu, co to za strona, tak? No teraz jakby też te standardy są troszeczkę wyższe, ale czasami, no przecież taka strona i ma ruch. Tak? i ma ruch, i ludzie to oglądają, reagują, tak, jest społeczność wokół, wokół tego, więc tak, no, no jest dużo takich przykładów. I to świadczy tylko o tym, że no, nasz głos niekoniecznie jest taki, jest wyznacznikiem tego, co się sprzedaje i co, czego inni oczekują. Tak? No. Okej, okay, no to zaraz przejdziemy do tego, co zrobić, żeby rzeczywiście e, udawało się zarabiać w taki sposób, ale zanim do tego przejdziemy, powiedz mi, no bo powiedziałaś, tak trochę się migałaś z tymi kwotami, że nie będziesz podawa po, po, podawać konkretnych kwot, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych reklamodawców, tak. czy, czy wydawców. Mhm. Ale e, jeżeli mówimy o jakimś takim przekroju rynku, no bo, bo masz taki przekrój rynku, jesteś w stanie porównać różne firmy, to jaka kwota, jeżeli chodzi o wydawcę, jest w polskich warunkach e, taką kwotą do zarobienia, taką kwotą sensowną, że ona jest powiedzmy w zasięgu ręki prawie każdego. A jaka kwota jest takim sufitem, że yy, no, sama jesteś zaskoczona, że można tyle zarobić na afiliacji w Polsce? No sufitem na pewno jest, są kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Tak? No to dla przeciętnego twórcy internetowego yy... Jest to dużo, tak? Mm -hmm. Jest to, to no, nieliczni mogą takie, takie wyniki osiągnąć, aczkolwiek mogą. Natomiast taka y, realna kwota y, dla y, głównie dla tych takich mniejszych działalności, które wspomagają się afiliacją bądź. Traktują afiliację jako jedno z głównych źródeł przychodów, no to jest te kilka tysięcy złotych, 3, 4, 5 tysięcy złotych. To jest taka właściwie no, średnia, którą można bez problemu wygenerować. A ja jeszcze jedną rzecz chciałam potwierdzić, że ja podaję dane z naszej sieci. Tak? Mhm. Natomiast większość tych wydawców, którzy działają u nas, równolegle działają w innych sieciach, bądź też bezpośrednio w programach partnerskich reklamodawców. Więc to, co to zarabiają na afiliacji to u nas, to nie jest wszystko, co zarabiają na afiliacji. Więc, y, więc te y, już powiedzmy, powyżej średniej krajowej y, jest to taki no, nie bardzo wysoki przychód z afiliacji. Powiedz mi, czy, czy pandemia w jakiś sposób? Y jest widoczna w Waszych statystykach, jeżeli chodzi o przychody afiliacyjne? Bo e, z jednej strony mówi się, no, pandemia to jest kryzys, więc ludzie ograniczają wydatki. Z drugiej strony mhm. mówi się jednak, handel internetowy zyskał na pandemii, dlatego że mnóstwo ludzi, którzy wcześniej niechętnie albo rzadko, albo wcale nie kupowali w internecie, teraz zaczęli to robić, choćby dlatego, że po prostu boją się iść do sklepu, albo ten sklep jest zamknięty. Mhm. Więc e, jeżeli chodzi o afiliację, to e, jak to wygląda w ostatnich miesiącach? No, wygląda dobrze. Tak? No, my też na początku, kiedy się okazało, że, że no, wszystko zostaje zamknięte, tak? no i teoretycznie zostają sklepy internetowe, ale ludzie mają świadomość tego, że mogą stracić pracę, więc automatycznie zaczną ograniczać te wydatki. Ale tak się nie stało. Tak, no na pewno są branże nawet w e-commerce, które straciły na pandemii, lub też nie zyskały, tak jak branże, które zyskały. My, z racji tego, że w naszej sieci mamy kilkaset, ponad 400, 400 reklamodawców z bardzo różnych kategorii produktowych, z właściwie ponad 3,5 miliona produktów w bazie naszej afiliacyjnej, jest więc. Każdy, no każdy znajdzie coś dla siebie do polecania, dlatego no, zyskaliśmy. tak? Zyskaliśmy, obroty wzrosły i to tak dość znacznie w niektórych branżach, w niektórych sklepach dwu-, trzykrotnie, czyli właściwie porówny, porównywać możemy przychody na poziomie z tych, z tych miesięcy, kwiecień, maj, na poziomie listopad, grudzień, kiedy to zasadniczo obroty są naprawdę wysokie w e-commerce i w ogóle w handlu, tak? tak. Więc to były, to były no, obroty porównywalne do tych miesięcy. A jak będzie teraz, to tego nie wiadomo, tak? No tak, tak. Tak właśnie słyszałem, że Amazon coś takiego powiedział, że w tym roku święta przyszły wcześniej, dlatego, że ludzie trochę przesunęli te zakupy na trzeci kwartał. No i teraz pytanie brzmi, czy to oznacza, że czwarty kwartał będzie e, słabszy po prostu? Czy te święta się rozciągną i czwarty będzie równie dobry jak trzeci? No bo trudno zgadnąć. Trudno zgadnąć. No... Ja liczę na to, że będzie równie dobry, a nawet lepszy. No a zobaczymy, ciężko powiedzieć, tak. No myślę, że mimo wszystko, no jakby tutaj takim czynnikiem. Jakby, no zamknięcie w domu i po prostu nuda, mo motywuje ludzi albo no, mają czas, żeby dokonać zakupów, których y, wcześniej nie mieli poprzeglądać, przeanalizować, co kupić, więc jakby mają będą mieli więcej czasu y, na te zakupy, więc siłą rzeczy będą kupować, bo po prostu ludzie lubią kupować, tak, lubią sobie sprawiać radość, a, a jakby taka izolacja. No, z drugiej strony nie wydajemy, nie będziemy wydawać na kino, na teatr, y, na siłownię. No, bo nie, nie chodzimy do restauracji, więc jakiś tam budżet jednak na te zakupy zostanie. Więc no zobaczymy. Zaprosiłem Cię dlatego, że Ty masz taki przegląd, można powiedzieć, rynku e-commerce. Z racji tego, że współpracujecie z bardzo wieloma sklepami, macie bardzo wiele produktów z różnych branż w swojej bazie, to jesteś w stanie zauważyć, wyłapać, wyciągnąć z tych danych pewne takie trendy, które ja chciałbym wykorzystać do tego, żeby osoby zainteresowane zarabianiem na afiliacji dowiedziały się czegoś takiego praktycznego i wartościowego. I kiedy patrzysz na tych wydawców, którzy u Was. Radzą sobie najlepiej, generują największe przychody, to jakie oni mają cechy wspólne? Co oni robią takiego, co pozwala im i pomaga im te wysokie przychody osiągać? No, przede wszystkim konsekwencja w działaniu, tak. Pomysł na biznes online, no bo jakbyśmy na to nie popatrzyli, wydawcy tworzą swoje miejsce w sieci i tak naprawdę. W momencie, kiedy zaczynają zarabiać, to jest to po prostu ich biznes online i, i sposób na zarabianie. Przede wszystkim no, mają na to pomysł, y, podążają za trendami, tak, czyli w momencie, kiedy rozwijają y, jedno, jedną powierzchnię, jedną powierzchnię reklamową czy jedną... Y, y, piszą bloga czy prowadzą kanał YouTube, to nie ograniczają się tylko i wyłącznie do jednego medium, bo na dzień dzisiejszy już nie można się ograniczyć do jednego medium i, i działają kompleksowo, są konsekwentni. Yy. Podążają za, za, za wymogami rynku, słuchają swoich odbiorców, dają swoim odbiorcom te, to, czego oni od nich oczekują. No i dużo pracują. Tak? No, nie ma co tutaj ukrywać, że no, biznes online jest bardzo wymagający, trzeba, yy, no, trzeba robić wiele rzeczy naraz. Tak? No i no tak, są to osoby na pewno pracowite, konsekwentne z pomysłem na siebie i z pomysłem na rozwój. A co rozumiesz przez konsekwencję w przypadku wydawców? No chociażby systematyczność publikowania treści, tak? No bo w, w jakby no myślę, że ciebie najbardziej interesują ta grupa twórców internetowych, tak? Bo to jest jakby taka też najbardziej przez nas pożądana grupa wydawców, tak? No bo duże serwisy internetowe jak właśnie kupony rabatowe, serwisy rabatowe, porównywarki cenowe, wyszukiwarki produktów, no to są duże biznesy nastawione na zarabianie online. Jak najbardziej my ich bardzo chętnie witamy w naszej sieci, bo oni są w stanie wygenerować dużą sprzedaż, duży ruch dla naszych klientów. Ale taką najbardziej, najchętniej reklamodawcy, sklepy podejmują teraz współpracę właśnie z tymi wydawcami kontentowymi, którzy niekoniecznie dostarczają taki duży ruch, ale jest to ruch bardzo wartościowy tak i bardzo wysoko konwertujący. Więc no. To są twórcy internetowi, którzy właśnie no, są konsekwentni, czyli publikują systematycznie i yy, no, komunikują, są w stałej komunikacji ze swoimi odbiorcami. Powiedziałaś też o podążaniu za trendami, i tutaj, jako przykład, wymieniłaś blogi, YouTube, to, co jest akurat na czasie, no to, to, to ci twórcy robią, ale zastanawiam się, czy. Yy, to jest też podążanie za trendami, jeżeli chodzi o branżę, czy jeżeli chodzi o na przykład sezon i to, że w danym sezonie coś tam jest na czasie? Tak, no to na pewno też, bo to, to my też w naszej sieci próbujemy znaczy staramy się podpowiadać wydawcom. Na bazie właśnie statystyk, które mamy, jakie produkty w danym okresie są najpopularniejsze, co się sprzedaje najlepiej, co warto polecać, tak? Więc jak przychodzi grudzień, to powiedzmy są to zabawki, gadżety, książki, gry, tak? zbliża się wiosna, rowery wszelkiego rodzaju, teraz no, środki transportu, bo to już nie są tylko rowery, tylko e, przeróżne, na przeróżnych rzeczach ludzie jeżdżą. E, na, pe, na pewno później jest no, branża ogrodowa, że tak powiem, ogród, e, zdrowa żywność, przychodzi wiosna, zaczynamy się lepiej odżywiać, tak, więc na pewno, tak? Moment Ale poczekaj, w... poczekaj, poczekaj, bo muszę cię zatrzymać no. w tym momencie, no bo... E, jak ja jako twórca treści mam zdobyć zaufanie odbiorców, jeżeli ja po prostu właśnie dążę tutaj za trendem i dzisiaj mówię o rowerach, jutro mówię o ogrodzie, a pojutrze o czymś tam. Dopasowanie rzeczy, które polecamy, do kontentu, jaki, jaki publikujemy, jest kluczowe. Tak, mhm. to jest kluczowe. Więc ja, jakbym mówię, w takim spojrzeniu globalnym. Tak, że my podpowiadamy tym osobom, albo mamy wydawców, kilka tysięcy wydawców z różnych branż, więc podpowiadamy im, które produkty sprzedają się najlepiej. Natomiast na pewno, jeżeli piszesz o, o sporcie, tak, zajmujesz się powiedzmy turystyką rowerową, no to będziesz się skupiał na polecaniu rowerów i całego sprzętu do roweru. A nie konewek na przykład albo węży Dokładnie, ogrodowych. Tak, więc to na pewno, tak. To jest kluczowe. Jakby sukces w polega na dobrym dopasowaniu produktów, które polecamy do kontentu, jaki publikujemy. No i, i żeby być wiarygodnym. Cały czas musimy być wiarygodni i polecać produkty, które... Są sprawdzone, lub co do których mamy pewność, że są warte polecenia. Dużo się teraz mówi o tym, że duże marki wolą współpracować z mniejszymi influencerami, wybrać 20, 30, 40 takich o mniejszych zasięgach, ale którzy mają zaangażowaną społeczność, a niż z jednym dużym twórcą, który, który ma tą społeczność bardzo rozproszoną. Tak? Powtórzyłaś yy, bardzo istotny. Termin, bardzo istotne określenie, zaangażowanie społeczności. Tak. Mhm. Jak ci najlepsi wasi wydawcy angażują społeczność, de facto mówiąc o produktach? To znaczy, czy jeżeli ja chcę zarabiać na polecaniu produktów, to czy powinienem angażować ludzi wokół tych produktów i robić jakieś na przykład porównania, zestawienia, rankingi, recenzje, czy mówić o temacie ogólnie, a te produkty gdzieś tam przemycać obok? No, to są właściwie dwie drogi. Tak jak powiedziałeś, no, nie ukrywam, że najczęściej i naj, najlepsze wyniki, też dobre wyniki osiągają osoby, które piszą ogólnie o temacie, o temacie danym, a co jakiś czas właśnie robią zestawienia produktów, rankingi produktów, tak? I zestawiają y, różne produkty z, od, y, z Często z różnych sklepów, od różnych reklamodawców yy, i porównując je, yy, jednocześnie zamieszczając linki do tych produktów, żeby można było je od razu zakupić. Często też są recenzje, tak? Recenzje to jest drugi taki sposób bardzo, bardzo fajny, no bo każdy z nas szuka opinii na dany temat, na, na temat jakiegoś produktu, który chce kupić. Czy to jest na temat telefonu, czy na temat wózka dla dziecka, czy nawet na temat książki, tak? Bardzo fajnie, też właśnie akurat od niedawna w naszej, w naszej sieci YouTuberki zaksiążkowane, bardzo prężne. Działają i one pokazują, jak łatwo zmonetyzować jest właśnie taki, to, co one robią, tak? bo one cały czas nagrywały kanał o książkach, recenzują książki, opowiadają o książkach i robią cały czas to samo, to co robiły dotychczas. Dodatkowo tylko w komentarzu zamieszczają link afiliacyjny do księgarni, gdzie. Różne książki można kupić. Akurat one robią w ten sposób, że zamieszczają link do konkretnego sklepu, już nawet nie do produktów. Większość wydawców, na przykład dziewczyny zajmujące się branżą beauty, kosmetykami czy modą, raczej robią zestawienia konkretnych produktów i linkują do konkretnych produktów. Polecają produkt, a nie markę, nie sklep, tylko właśnie na tym zyskują na swojej wiarygodności, że y, szczegółowo recenzują każdy produkt. No i później szybciutko link, słuchajcie, tutaj możecie kupić y, bez y, straty czasu na przeszukiwanie internetu. Jest zawsze takie ryzyko, że jeżeli ktoś poleca czy pokazuje w internecie jakiś produkt, no i jest tam przyczepiony link afiliacyjny, to ta recenzja będzie zawsze trochę bardziej przychylna, no bo w końcu jeżeli nikt tego produktu nie kupi, no to to ja nie zarobię. I czy masz jakieś takie sposoby, jak to zrobić, żeby ci ludzie chcieli kupować? Ale żebym równocześnie no, jako wydawca nie tracił wiarygodności, żebym rzeczywiście polecał takie rzeczy, które ludziom mogą się przydać, bo e, to jest coś, co mnie zastanawia. W przypadku na przykład youtuberów technologicznych sprawa jest o tyle prosta, że tam co chwilę wychodzi jakiś nowy model, więc ja za każdym razem mogę mówić, że ten nowy jest lepszy od poprzedniego. No ale nie każda branża tak ma. Więc jak zrównoważyć taką naprawdę szczerą opinię o produkcie? która pomaga mi zdobyć zaufanie odbiorców, z tym, żeby jednak no, sprzedawać przy okazji? Wydaje mi się, że kluczowe jest, żeby nie ukrywać tego, że przy okazji recenzowania produktów zarabiamy. Tak? Jeżeli za wszelką cenę będziemy się chcieli, chcieli to ukryć, no to odbiorcy wyczują, że chyba coś tutaj jest nie tak. No, zarabianie nie jest niczym złym. Tak. Każdy twórca, który tworzy, no, robi to po to najczęściej, żeby w pewnym momencie zmonetyzować ten ruch, czyli no, zacząć na tym zarabiać. Każdy człowiek chce zarabiać i ci, co kupują, również zarabiają. Więc w momencie, kiedy. No, ja zauważam taki trend, że jednak ci Wydawcy, którzy mają takie zaangażowane społeczności, po prostu mówią wprost, słuchajcie, zarabiam w momencie, kiedy kupujecie, zarabiam prowizję, tak? To, że dla was tworzę, nie musicie płacić tak mi bezpośrednio za moją twórczość, możecie oglądać moje materiały za darmo, czytać moje wpisy za darmo, natomiast no, tak jak każdy człowiek muszę z czegoś żyć. Więc transparentność wydaje mi się tutaj jest kluczowa wtedy jak ktoś uważa że to jest nie fair po prostu nie, nie będzie albo kliknie i nie kupi tak a jeżeli uważa ok, w porządku polecasz sprawdziłeś a przy okazji na tym zarobisz super Czy robiłaś takie zestawienie waszych partnerów w sensie wydawców pod kątem kanałów komunikacji chodzi mi o to czy jeżeli chce się zarabiać na afiliacji to najlepiej zainwestować swój czas i wysiłek w pierwszej kolejności czy w blog, czy w media społecznościowe, czy w YouTuba, czy konkretnie na przykład w Instagram, czy wiesz coś innego? W momencie, kiedy zaczynaliśmy 10 lat temu, 11 lat temu, no jakby podstawą do zarabiania w afiliacji była własna strona internetowa. Rozwój social mediów udowodnił, że już nie trzeba mieć własnej strony, żeby móc zarabiać, żeby tworzyć, tak? Tworzyć w internecie. Najczęściej teraz osoby, które już. Posiadają, czy tam, bloga już na, na jakimś poziomie rozwoju, czy inną stronę internetową, już mają dodatkowe, tak jak już na początku wspominałam, doda te dodatkowe kanały komunikacji, czyli jednocześnie prowadzą Facebooka, Instagrama i często nagrywają wideo, które również zamieszczają i na YouTubie, i na blogu. Natomiast ewidentnie widać wzrost w ostatnich dwóch, trzech latach, jak tylko użytkownicy social mediów, czyli na przykład użytkownicy Facebooka, którzy nie mają strony internetowej, jak ich zaangażowanie właśnie w afiliację wzrosło, jak szukają sposobów na monetyzację właśnie ruchu, który są w stanie wygenerować z Facebooka czy z Instagrama, więc to jest grupa cały czas rosnąca wydawców. Druga grupa właśnie takich blogerów, którzy oprócz tego, że piszą. No, jakby już teraz obowiązkowo te kanały komunikacji również prowadzą. Gdybym ja zaczynała swoją przygodę z afiliacją i wiedziała to, co wiem, to jednak postawiłabym na YouTube. Tak, analizując, no w tej chwili zaczynamy dość intensywnie pozyskiwać YouTuberów do współpracy i widać, jak przy relatywnie małej, spo, małej grupie fanów, przy małej grupie zaangażowanej społeczności można zarobić dużo więcej niż przy takiej samej grupie, na przykład pisząc bloga. Więc no yy, i biorąc pod uwagę, jak, w którą stronę idzie internet, yy, jak rozwija się YouTube, i że młodzi użytkownicy internetu jednak rządni są wideo, to ja bym postawiła na YouTube, tak? Wiesz co, jestem bardzo ciekawy twojego zdania, dlatego że szukałem ostatnio e, nowego aparatu fotograficznego. I szukałem go między innymi właśnie przez recenzję na YouTubie. Znalazłem ich tam oczywiście mnóstwo, ale mam wrażenie. Że tam taka fachowość tych ludzi, którzy przedstawiają ten sprzęt, ona oczywiście jest ważna do pewnego stopnia, ale oni bardzo dużo wygrywają sposobem w jakim. W jaki opowiadają o tych różnych sprzętach. Wygrywają tym, że mają, no, dobrze wyglądają, mają tam, nie wiem, zrobione włosy, fajnie się ubierają, mają fajne oświetlenie. Ciekawe studio, w którym to wszystko nagrywają, pokazują to w taki też dynamiczny sposób. Jest to odpowiednio zmontowane, mają poczucie humoru, potrafią pokazywać te produkty w jakiś taki niestandardowy też czasami sposób. I Zastanawiam się, czy, czy ty też obserwujesz. Czy to jest tylko moja opinia, czy ty też obserwujesz coś takiego, że jeżeli chcesz zarabiać na afiliacji, to de facto ci ludzie w pierwszej kolejności muszą kupić ciebie, żeby kupić ten sprzęt czy, czy produkty, które polecasz. No tak, tak. To, bo w ten sposób buduje się społeczność, tak? Jeżeli ktoś. Kupuje nie tylko to, co Ty mu przekazujesz, ale również sposób, w jaki to robisz. Tak, no, jest to Tobie bliskie i jest to dla Ciebie wiarygodne. Tak, no to, to jest bardzo istotne. No, no na tym polega marketing i na tym polega sprzedaż. Tak? Ludzie kupują to, co jest dobrze zareklamowane, no tak to działa. I oczywiście w wielu przypadkach można się z tym nie zgadzać, kłócić dlaczego? Przecież to tak nie powinno być, no ale tak to dokładnie jest. A im młodsza grupa odbiorców, tym ta fachowość właśnie jest spada na. Na niższe pozycje, tak, nie jest tak istotna, jak to, że ktoś nam właśnie w, w taki fajny, ciekawy, lekki sposób o czymś opowie i coś poleci. Tak? I ja to kupuję po prostu, bo, no bo ufam mu, że, że ma rację, tak? bo nie chce mi się no, samodzielnie wertować, poświęcać czas na poszukiwanie tak naprawdę takich e, sprawdzonych e, opinii e, na, e, na temat aparatu, tak? bo mówiłeś o aparacie. Także no, tak, to, tak to niestety wygląda. No. Tak na tym polega marketing. Kiedy patrzysz na tych najlepszych wydawców, powiedziałaś już o wielu różnych cechach, powiedziałaś o konsekwencji, o podążaniu za trendami, o tym, że mają ten taki magnetyzm, ale czy jest jeszcze coś takiego, co da się od nich podpatrzeć? Bo, bo wiesz, no, trudno skopiować, czy inaczej trudno <ścoughs> zastosować się do rady, bądź bardziej magnetyczny w swoim przekazie, na przykład wideo, no bo to, to jest zbyt ogólne i abstrakcyjne pojęcie, ale z takich rzeczy, które, wiesz, popatrzę i mogę zastosować u siebie. Co byś podpowiedziała osobom, które już być może zarabiają na afiliacji, ale chciałyby zarabiać więcej? No wiesz, to jest dosyć trudne pytanie. No ja bym powiedziała, że jednak ta fachowość, tak, yy... No, takie uczciwe podejście do tematu, bo nawet jeśli ja nie będę, nie wiadomo jak, charyzmatyczna czy charyzmatyczne, natomiast ludzie wiedzą, że u mnie y, zgłębią temat chociażby, właśnie aparatów fotograficznych, że ja ten aparat rozkładam na czynniki pierwsze. Tak? Może czasami przynudzam, ale na pewno ta wiedza jest y, y, pełna. To, no to po prostu oni będą tego słuchać i będą to oglądać. I to, to dotyczy wszystkich branż, bo również dziewczyny, które zajmują się branżą kosmetyczną, no bardzo popularna teraz branża, ale tylko te, które faktycznie wiedzą o kosmetykach, o których mówią wszystko. One mają tą społeczność zaangażowaną i tam dziewczyny właśnie szukają przede wszystkim informacji tak, na temat tych kosmetyków czy wszelkiego rodzaju innych produktów do pielęgnacji twarzy czy ciała. Tak bym powiedziała, że ta, mimo wszystko, wiedza i takie uczciwe podejście, nie oszukiwanie swoich odbiorców, bo oni bardzo szybko się zorientują, że, że tak naprawdę to ona nic nie wie. Dobra, zaraz, zaraz przejdziemy do pytań od y, słuchaczy, ale jeszcze mhm. wcześniej ostatnie pytanie ode mnie. Gdybym ci rzucił takie wyzwanie, mówisz, że można tam 3-5 tysięcy złotych zarobić miesięcznie i że to nie jest jakaś kwota z kosmosu, ale ona jest w zasięgu ręki. Więc gdybym ci powiedział tak, okej, okay, Ewa, no to zrób to. Masz rok. I w ciągu tego roku 12 miesięcy po 5 tysięcy, zarób 60 tysięcy złotych w ciągu roku, startując od zera. Jakbyś się za to zabrała? Co byś zrobiła? No to jak wspomniałam, no ja bym na dzień dzisiejszy postawiła na YouTube, tak? Kanał YouTube jest na pewno dużo bardziej wymagający, więc mimo wszystko ta konkurencja też jest troszeczkę większa. Trzeba mieć pojęcie o, o sprawach technicznych, no tak jak mówisz troszkę tej charyzmy, wiedzy, umieć mówić do ludzi, więc no jest to kanał wymagający. I tak jak powiedziałam, przy relatywnie małej społeczności, czyli mając już te no, poniżej 10 tysięcy subskrybentów, co nie jest w ogóle dużym osiągnięciem, jeśli chodzi o kanał YouTube, to już możemy zacząć y, zarabiać. Czy to będzie 1000, 2, czy 3000 zł miesięcznie. Zależy również od branży, jaką się zajmiemy, tak? No bo jeżeli y, będziemy działać w branży motoryzacyjnej, czy nawet sportowej y, i są to już drogie rzeczy, no szybciej osiągniemy ten poziom 3, 4, 5 tysięcy miesięcznie, niż polecając y, sukienki, spółki za 50-100 zł za produkt. Tak? No to tak? czekaj, jeżeli... czekaj, mówmy o konkretach, czyli otwierasz kanał na YouTubie, co zaczynasz tam pokazywać. Nie no wiesz to ja to bym z racji tego, że jestem architektem wnętrz z, z wykształcenia i z zamiłowania, no, no myślę, że w tą branżę bym uderzyła. Przede wszystkim dlatego, że yy, no, jest to mimo wszystko chętnie oglądane przez ludzi. Ludzie pod, pod, lubią kupować, lubią zmieniać swoje otoczenie, urządzać domy, mieszkania, ogródki. A druga sprawa, że to są drogie produkty. Tak? Dzisiaj za sofę, ładną sofę, trzeba dać 3, 5, a nawet 12 czy 18 tysięcy złotych. No, i z tego 5 czy 10% prowizji już mi od razu przy jednej transakcji robi kwotę. Tak? E, nawet my, um, wyposażenie kuchni. Popatrz jak, ile trzeba dzisiaj wydać pieniędzy, żeby wyposażyć kuchnię, to, co polecamy również ma znaczenie, tak? Bo średnie prowizje od sprzedaży w afiliacji no zaczynają się tak od 5, 5 10, 12, no 15% to już jest dużo, tak, ale można powiedzieć, że ta średnia 10% jest. Więc jeżeli polecamy produkty po kilka tysięcy złotych, automatycznie przy jednej transakcji mamy wyższą prowizję, a w momencie, kiedy polecamy tańsze produkty, jak sukienki, książki, czy tańsza biżuteria, no to tych produktów musimy relatywnie więcej sprzedać. Mm -hmm. Więc ja na dzień dzisiejszy uruchamiam kanał na temat stroju wnętrz, tak, kanał YouTube. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Ewą, zajmiemy się między innymi tym, jak w bardzo prosty i nieinwazyjny sposób można zacząć zarabiać na afiliacji. Ale wcześniej recenzja książki, tym razem wybrałem coś po angielsku, i jeżeli nie czytałeś do tej pory żadnej książki po angielsku, nie możesz się jakoś przełamać, żeby to zrobić, to myślę, że właśnie ten tytuł, który polecam dzisiaj, może być dla ciebie tym pierwszym, bo jest to książka dość nietypowa. Książka, o której chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, ma dość skomplikowany tytuł w wersji angielskiej, przynajmniej w pierwszej chwili. Tytuł i podtytuł, ale za chwilę wyjaśnię o co chodzi. Ten tytuł to The Tiny MBA. 100 Very Short Lessons About the Long Game of Business. Co po polsku moglibyśmy przetłumaczyć jako małe MBA, zaraz dojdziemy do tego, co to jest MBA. 100 bardzo krótkich lekcji na temat bycia w biznesie w długiej perspektywie. A autorem tej książki, właściwie książeczki. Jest Alex Hillman. MBA, czyli Master of Business Administration, to są studia, studia, które można zrobić też w Polsce. Studia podyplomowe dla menedżerów, można się tam nauczyć różnych modeli zarządzania, można się nauczyć działania w międzynarodowym środowisku, i są to idealne studia, jeżeli chcesz robić karierę w korporacji. Czasami z tego, co wiem, nawet wymagane na pewnych szczeblach w korporacji. Natomiast The Tiny MBA to jest raczej książka dla przedsiębiorców niż na ludzi z korporacji, bo ta książka nie mówi ci, co masz robić, żeby odnieść sukces w biznesie. Nie ma tam e, rozpisanych, rozrysowanych żadnych modeli, nie ma żadnych sztywnych reguł. To jest książka, która raczej prowokuje do myślenia i dzięki temu pomaga podejmować lepsze decyzje we własnej firmie. Powiedziałem wcześniej, że właściwie to bardziej książeczka niż książka, bo rzeczywiście y, można ją przeczytać całą, ja wiem, w pół godziny, czytając tak słowo po słowie. Ale autor radzi, żeby robić to trochę inaczej, żeby zatrzymać się na każdej stronie przez minutę albo dwie i zastanowić się nad tym, co tam jest napisane. Zastanowić się, jak się z tym czujesz, czy masz podobne doświadczenia, czy może jest coś, co chciałbyś spróbować. Siebie pod wpływem tej lektury. I Alex Hillman sugeruje też, żeby wracać do tej książki co kilka miesięcy, być może częściej, jeżeli czujesz się przytłoczony tym, co dzieje się w Twojej firmie. I Czytać po kilka stron, no właśnie tak dla inspiracji. Główna część tej książki ma 100 stron, ale na każdej stronie jest tylko jedna myśl. I ta jedna myśl to czasem jest jedno zdanie, czasem jest to dwa, trzy, kilka zdań, czasami jest tam jeszcze jakieś odesłanie do dodatkowej lektury. No i pewnie najłatwiej będzie zrozumieć, jak ta książka wygląda, kiedy zacytuję kilka takich przykładowych fragmentów, kilka przykładowych myśli. Przykład numer jeden. To miłe uczucie, kiedy podpiszesz duży kontrakt albo zdobędziesz dużego klienta, przynajmniej zanim zacznie się współpraca. W rzeczywistości, kiedy duzi klienci stanowią zbyt dużą część Twoich przychodów, stają się obciążeniem. No, i pomyśl, co ty na to w Twoim biznesie. Przykład drugi. Jeżeli przyciągasz głównie kiepskich klientów, mam złą wiadomość, to Ty jesteś wspólnym wątkiem w takich sytuacjach, więc prawdopodobnie robisz coś, co ich przyciąga. I przykład trzeci, ostatni, wybrałem takie krótkie, żeby się tutaj za bardzo nie rozgadywać. Przykład trzeci. Większość sukcesów, które obserwujesz, to efekt robienia właściwych rzeczy odpowiednio długo. No i taka właśnie jest ta książka. Kiedy czytasz ją pobieżnie, strona po stronie, to może się wydawać, że to są same banały, ale naprawdę warto się nad nimi zastanowić. Wszystkie książki polecane w podcaście Mała Wielka Firma, i te po polsku, i te po angielsku, znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl Ukośnik Książki. Jest tam również The Tiny MBA Aleksa Hilmana. Jeżeli szukasz pomysłu na przykład, na prezent świąteczny dla kogoś bliskiego, to z całą pewnością na stronie maławielkafirma.pl Ukośnik Książki znajdziesz coś ciekawego, jeżeli oczywiście te osoby interesują tematy biznesowe. Wracamy do rozmowy z Ewą Dudek. Nagrywaliśmy tę rozmowę na żywo. Podczas tego live'a było z nami przez cały czas okres. Około 100 osób, no i oczywiście pojawiły się pytania od widzów. Oto jedno z nich. Secret Man pyta: Chciałbym spróbować afiliacji związanej z grami komputerowymi i konsolowymi, a także sprzętem i akcesoriami, które mogą kupić gracze? Od czego mógłbym zacząć w tym temacie? Temat wydaje się na czasie, ponieważ lada moment będą miały premierę konsole nowej generacji i gier na te sprzęty, a za miesiąc będą też święta. Często jest tak, ja mówię osobom, które chociażby nagrywa, nagrywają kanał, tak, robią kanał, yy, czy, tak, czy tak jak ty podcast, jeżeli one już bezpośrednio nie mają pomysłu, co polecać, jakie produkty, bo o, o nich wspominały w swoim podcaście, czy na YouTubie, to zawsze mogą polecać, yy, czym ten materiał realizowały, tak, czyli jakiej kamery używamy, jakiego mikrofonu, jakiego aparatu, na jakiej konsoli gramy, tak, no jeżeli gramy i gramy na tej konsoli, no to jest po prostu yy, super Super rzecz, tak? Bo podlinkowujemy po prostu sprzęt, na którym daną akcję wykonujemy. Także tutaj no, droga jest. To jest proste. Tak. Aha, A jeżeli chodzi o, o jakieś pierwsze kroki, od czego zacząć? Ja obawiam się, że jeżeli rozmawiamy, teraz jest początek listopada, a do świąt zostały dwa miesiące, do świąt, czyli do zakupów świątecznych został no, miesiąc. Tak, to już jest ostatni dzwonek. Tak, to już jest ostatni dzwonek, od czego zacząć? Zarejestrować się jako wydawca w sieci afiliacyjnej, czy naszej, czy jakiejkolwiek innej. Zarejestrować się w sieci, która posiada reklamodawców, oferujących właśnie produkty, które chcemy polecić. Rejestrujemy się tam, trwa to 30 sekund, może minutę w naszej sieci to jest 30 sekund, a wygenerowanie linka afiliacyjnego to jest kolejne 30 sekund, tak? No, rozeznanie w panelu, no może 3 minuty lub 5 trzeba na to poświęcić. Więc tak naprawdę, jeżeli zarezerwujemy sobie jeden wieczór na to, że żeby zrobić to zeznanie jakie są sieci afiliacyjne i jakie one oferują programy, tak? Jakie mamy sklepy, które oferują produkty, które chcemy polecać, to to jest jakby największa praca do wykonania, tak? I wtedy rejestrujemy się w tej sieci, generujemy link do tego produktu i wklejamy go w, w opisie pod filmem, czy na blogu, jeżeli opisujemy ten produkt wklejamy go po prostu w treść yy, lub podlinkowujemy pod zdjęcie tym linkiem. Ewa wyjaśniła, jak to zrobić, żeby wygenerować link afiliacyjny i zdaje sobie sprawę, że łatwiej by było zobaczyć, jak to się robi krok po kroku. I właśnie po to jest prezent do pobrania. Przypominam, praktyczny przewodnik po afiliacji, tam znajdziesz taką instrukcję. A ten prezent czeka na Ciebie na stronie mała wielka firma.pl Ukośnik 336. Znajdziesz go obok polecanej książki pod nagłówkiem prezent dla słuchaczy. Podczas nagrania mojej rozmowy z Ewą pojawiło się sporo pytań dotyczących afiliacji. Kolejne, które wybrałem, miały być chyba do Ewy, ale sami posłuchajcie. Kasia KB pyta, a ja się zastanawiam, jak zdobyć fotografa, na przykład, lub kogoś, kto będzie mi pomagał zrobić fajny jakościowo film do na przykład mojego kanału czy bloga. Pomyślałam o tym, kiedy rozmawialiście o jakości, charyzmie YouTuberów. Prawdopodobnie towar czy usługa atrakcyjniej pokazana i zareklamowana sprzeda się znacznie lepiej i przyciągnie większą społeczność. W związku z tym. Kręcenie filmów domową małą kamerką, czy robienie niezbyt profesjonalnych zdjęć, mija się z celem. Zastanawiam się, jak wyszukać, gdzie i ile kosztują usługi osób, które zajęłyby się takim przygotowywaniem, zrobieniem zdjęć, filmów czy strony internetowej. Ja mogę powiedzieć z mojego punktu widzenia, jak to wygląda, bo wcześniej pojawiło się pytanie o książki czy kursy dotyczące. Afiliacji. Myślę, że e, o ile afiliacja technicznie jest prosta, to właśnie w takie rzeczy, o które pyta Kasia, warto inwestować w nauczenie się tych rzeczy. Dlatego, że nawet jeżeli masz telefon, którym robisz zdjęcia, to zdjęcie telefonem może być kiepskie albo może być dobre. Dlatego, że to, jak my odbieramy dane zdjęcie, zależy nie tylko od aparatu. Fotografowie się śmieją, że to nie aparat robi zdjęcia, tylko człowiek, fotograf. I w zależności od tego, jak ty ten produkt ułożysz, pod jakim kątem, jak go oświetlisz, w, jakich, w jakim otoczeniu zrobisz to zdjęcie, to zdjęcie, czy przez jakie filtry, czy programy do obróbki przepuścisz, to zdjęcie może robić naprawdę, no, zupełnie, zupełnie inne wrażenie. Więc myślę, że oczywiście, no, dobrze jest mieć kogoś, kto umie to zrobić fachowo, tyle tylko, że taka osoba zwykle, no. Trzeba jej będzie zapłacić w jakiś sposób. A nie jesteśmy w stanie zagwarantować sobie przychodów na określonym poziomie. Jeżeli mamy już działający kanał, który zarabia pieniądze i wiemy na przykład, że gdybyśmy zaangażowali do tego kanału kogoś, kto będzie. Zaraz powiem, dlaczego się zaśmiałem. Mm -hmm. Kogoś, kto będzie wyręczał nas zrobieniu zdjęć i zrobi to jeszcze lepiej od nas, genialnie, no bo wtedy mamy pewien stabilny model e, zarabiania pieniędzy i wiemy, że wynajmując takiego podwykonawcę, my będziemy w stanie zarobić na niego i dla nas jeszcze zostanie, a nam się uwolni czas. Ale zaczynać od podwykonawcy to, to są jednak koszty, a tutaj. Przychód jest niepewny i też zawsze jest ten przychód odsunięty w czasie. No bo zanim nastąpi decyzja o zakupie, zanim platforma rozliczy ten zakup, zanim reklamodawca zapłaci za to, to to, to, to zawsze trwa. Więc Dokładnie. czasami jest jakiś termin zwrotów i, i dlatego też ta wpłata jest odroczona. I, i to no, byłbym ostrożny z wynajmowaniem... Dokładnie. Z wynajmowaniem... W, Podwykonawców. Natomiast yy, powiem jeszcze, dlaczego się zaśmiałem, bo, bo no. a propos charyzmy i a propos jakości. Oglądałem kiedyś filmiki dotyczące kamerek internetowych i <ścoughs> szukałem kamerki internetowej, oglądam, 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 i trafiłem na takiego młodego YouTubera, chłopaka, który. No, siedział w jakimś tam normalnym pokoju na nastolatka, nie miał, nie miał jakiejś, nie wiadomo jakiej, nie wiem, charyzmy, nie, nie był, by, być może się znał na tym sprzęcie, chociaż nie, nic na to nie wskazywało, żeby tam jakieś parametry techniczne yy, podawał szczególne i żeby jakoś się wymądrzał, ale on wziął tę kamerkę, odpalił i zrobił coś takiego ale mój ryj niebiście wygląda. I, I ja odjechałem i rzeczywiście jak on włączył tę swoją starą kamerkę i włączył tę drugą, no to jego ryj zajebiście wyglądał. No musiałem mu przyznać rację. I, no i, i to było najbardziej przekonujące wideo dotyczące kamerki internetowej, jakie widziałem, a oglądałem wielu różnych twórców. Więc tutaj ta, ten, ten sprzęt naprawdę jest drugorzędny Dużo ważniejsze jest to, żeby nawiązać więź z odbiorcą. Dokładnie, ja, ja to potwierdzam. Najważniejsze, żeby zacząć działać, tak? Wielu, wiele osób to potwierd jakby powtarza, nakłania. Najlepiej zacząć po prostu coś robić, zacząć kręcić, czy to film, czy robić zdjęcia, i publikować, i systematycznie później to, co robimy, ulepszyć, tak? Ale najważniejsze jest, zacząć działać. Nie, zaczą nie, nie zaczynamy od kupowania sprzętu, tylko działamy tym, co mamy, tak? No, także ja tutaj jak najbardziej przychylam się do Twojej opinii. Za chwilę razem z Ewą podsumujemy temat zarabiania na afiliacji w taki sposób, żeby nie trzeba było się tego wstydzić, ale wcześniej powiem ci, dlaczego to właśnie Ewę zaprosiłem do tego odcinka. To, że prowadzi sieć afiliacyjną od 11 lat, to jest główny powód, ale nie jedyny. Bo takim dowodem na to, że Ewa osobiście wierzy w marketing afiliacyjny, jest dla mnie to, że ona sama promuje własną firmę. Właśnie w taki sposób, właśnie przez marketing afiliacyjny. Inaczej mówiąc, jeżeli przyciągasz do sieci Web partner z nowych wydawców, przez link afiliacyjny, to też możesz dostać za to prowizję. No i ja sam oczywiście też z tej możliwości skorzystałem, skoro mam takiego gościa. Więc jeżeli chcesz się zarejestrować, żeby zarabiać na Web Partners, to będę bardzo wdzięczny, jeżeli skorzystasz z tego mojego linku, a ten link to malawielkafirma.pl, Ukośnik WebePartners. Pisze się to malawielkafirma.pl, Ukośnik WebePartners. Jedno słowo WebePartners. Z góry dziękuję. A teraz czas na podsumowanie dzisiejszego tematu, czyli jak skutecznie zarabiać na programach partnerskich. Jeżeli ktoś się skupia wyłącznie na, na tym, że on chce sprzedawać, on reklamuje i on teraz wszędzie wciska te linki, czy, czy też widżety produktowe, no to od razu wiadomo, że to nie, bo to nie jest tędy droga, tak? Afiliacja to jest sprzedawanie przy okazji, tak? Tak, jak ja mówię, no, wszyscy twórcy internetowi, oni tworzą, bo oni kochają to robić. Oni po prostu się czują w tym dobrze i oni tworzą i oni właściwie, żeby zarabiać, nic nie muszą zmieniać. Oni tylko umiejętnie muszą wpleść te rekomendacje w swoje treści, czy tylko wkleić tego linka, tak? Bo ludzie i tak ich słuchają. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna od drugiej strony, czyli. On się zastanawia, ile on na tym zarobi, i przede wszystkim zaczyna budować swój serwis od wklejania reklam. No to to nie wypali. Mhm. Jeszcze jedną sobie rzecz zapisałem, dlatego że kiedy. Powiedziałem dzisiaj w, na, na Instagramie: Pojawiła się informacja, że będzie właśnie ten live i będziemy rozmawiać o zarabianiu na afiliacji. To Edwin się odezwał i Edwin powiedział, że linki afiliacyjne działają, dlatego że on kupił przez mój link afiliacyjny na Absumo w promocji Happy Scribe i to dwa razy, więc działają. I ja chciałem powiedzieć, że mam bardzo miłe, bo czasami też yy, niektórzy się obawiają, że. Yy, Linki afiliacyjne, ludzie pomyślą, że ja chcę na nich zarobić coś takiego. Ja chciałem powiedzieć, że mam bardzo dobre doświadczenia z linkami afiliacyjnymi, dlatego że zdarzyło mi się, i to już parę razy, że ktoś się do mnie odzywał, i pytał na przykład gdzieś w mediach społecznościowych, czy mailem, i pytał, czy ty masz może jakiś link afiliacyjny na jakieś takie na... oprogramowanie na przykład? Bo ja chcę kupić. I gdybyś miał, to bym kupił przez Twój Link. I no to jest właśnie. takie mega miłe, jak mhm. ludzie, e, odbiorcy naszych treści, chcą nas wspomóc i do, dokładają sobie pracy czasami nawet z tego powodu, no bo najprościej by było iść i kupić. Ale są osoby, które naprawdę e, są gotowe wstrzymać się z tym zakupem, napisać, zaczekać na odpowiedź i w ten sposób gdzieś tego twórcę wynagrodzić, podziękować mu za, za te treści, którymi się dzieli za darmo. Więc to jest naprawdę przemiłe. I, i e, no, zawsze mhm. się wzrusza, jak dostaje takie wiadomości. No i to jest tylko no, potwierdzenie tego, co mówię, że no, niezależnie od tego. Wydaje mi się, w Twoim przypadku i w wielu, wielu innych przypadkach, czy ta możliwość zarabiania by była, no jakoś by się realizował, tak? Może nie aż w takim dużym zakresie, ale to tworzyłbyś te treści, bo po prostu to lubisz, czujesz się w tym dobrze i jesteś wiarygodny. Tak? I to jest uzupełnieniem, to jest jakby naturalną konsekwencją twojej, Twojego działania. A że linki działają? No działają, no, no my istniejemy. Kolejny rok, te nasze słupki idą w górę. Bardzo mnie to cieszy, że, że coraz więcej ludzi zarabia, że ma świadomość, że jest taka możliwość, tak? że, że to nic nie kosztuje, że można spróbować, bo kosztuje to, no kosztuje to czas. Czas to pieniądz ale fizycznie z kieszeni nie trzeba za nic zapłacić i coraz więcej ludzi po prostu wykorzystuje te możliwości. Także no, o ile początki były trudne, bardzo trudne się chodzi o afiliację, bo to był temat kompletnie nieznany, abstrakcyjny, zupełnie 11 lat temu, no to teraz już tak, już zupełnie inaczej to wygląda, no i nas to cieszy. No ja uważam, że my dopiero się rozkręcamy, tak, więc ta świadomość, a szczególnie wśród młodych użytkowników internetu, którzy mają świadomość, że przecież no, oni muszą monetyzować to, co robią i szukają tych sposobów jest coraz większa. Także no linki na pewno działają, a to co mówisz, takie przypadki na pewno też nie są odosobnione, że ludzie mają już świadomość, kupię od niego, ja będę zadowolony, a on też czymś na tym, na tym coś zyska. Ten odcinek się kończy, ale mam nadzieję, że zostaniemy w kontakcie. Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich prezentów, które pojawiły się we wcześniejszych odcinkach małej wielkiej firmy i do wszystkich przyszłych prezentów, inaczej mówiąc, jeżeli chcesz skrócić sobie drogę od wiedzy do działania, dołącz teraz za darmo do klubu małej wielkiej firmy. Znajdziesz tam ściągi, checklisty, arkusze nagrania, wideo, e-booki, mnóstwo. Praktycznych narzędzi dla przedsiębiorców. Szczegóły na stronie maławielkafirma.pl Ukośnik Klub. To tyle ode mnie na razie.